Polsce płacę minimalną pobiera według danych GUS około 2,7 miliona osób. Dla tych 2,7 miliona osób ta podwyżka płacy minimalnej jest na pewno potrzebna i pomocna w przetrwaniu tego trudnego okresu. Problem polega na tym, że gdy podwyższamy wynagrodzenie minimalne w oderwaniu całkowicie od rzeczywistości, a tak się dzieje niestety w tym przypadku, ten wzrost dwuetapowy, gdzie w lipcu płaca minimalna wzrośnie o blisko 20% w stosunku roku, no jest nieuzasadniony absolutnie żadnymi względami ekonomicznymi, a wynika tylko i wyłącznie z chęci poprawy nastrojów wśród obywateli, które są w tej chwili, jak wiemy, bardzo, bardzo słabe. Konsekwencje dla rynku pracy. Jeśli podnosimy płacę minimalną w sposób rozsądny, to ona w zasadzie nie ma negatywnych konsekwencji, jeśli chodzi o zatrudnienie. Gdy zaczynamy podnosić płacę minimalną nieracjonalnie i w sytuacji z potencjalnej recesji czy potencjalnego spowolnienia gospodarczego, możemy mieć dwie konsekwencje. Pierwszą jest to, że przedsiębiorcy, mając te podwyższone koszty o 20%, przełożą te koszty, które muszą ponosić, ponownie na ceny i ponownie straci na tym konsument. Czyli de facto najbardziej stracą również osoby, które zarabiają płacę minimalną, bo ich inflacja jest dużo wyższa niż ta średnia inflacja podawana przez GUS. Drugim kanałem, przez który może oddziaływać podwyższona płaca minimalna, to jest rynek pracy i wzrost bezrobocia. O ile w tej chwili jeszcze mówimy o tym, że brakuje nam rąk do pracy, tak zaczynają docierać od przedsiębiorstw sygnały, że zatrzymują procesy rekrutacyjne lub nawet planują zwolnienia. Jeśli mówimy o 20% wzroście kosztów pracy, a koszty pracy są największymi kosztami zaraz obok produktów, które ponosi przedsiębiorca, no to możemy się spodziewać, że to przekładanie na wyższe ceny nie będzie bez końca. Więc w pewnym momencie przedsiębiorcy, nie mogąc już dalej podwyższać cen, bo tak będzie dyktował rynek, po prostu zatrzymamy popyt na produkty, jeśli one będą zbyt drogie, no to przełożą to na redukcję kosztów zatrudnienia. I to może się wpłynąć negatywnie na rynek pracy. No i trzecią drogą jest powiększenie się szarej strefy, ale wydaje się, że rządzącym jest to w tej chwili na rękę. Po prostu tracą tylko i wyłącznie dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Co ciekawe, to dwuetapowe podwyższenie płacy minimalnej do 3490, a później 3600 spowoduje tylko i wyłącznie od stycznia wzrost do budżetu o około 0,6 miliarda złotych. Od lipca dodatkowe kilkaset tysięcy złotych. To też są dodatkowe wpływy do budżetu, a ten budżet jest w tej chwili tak skonstruowany, że można go nazwać bardzo ostrożnościowym i w zasadzie nierealnym do wypełnienia. To dla rządu również, to dla nas i obywateli, i przedsiębiorców pewien sygnał, że w ten 2023 rok może być trudny budżetowo i nie na wszystko może starczyć środków.